Przystanek Kraków. Czy zna pani jakiś współczesny polski mit? Jako pierwszy przychodzi mi na myśl mit matki Polki. Myślę, że w naszym kraju utarło się, że kobieta wystarczy, że będzie się zajmować domem, wychowywać dzieci i wcale nie musi pracować zawodowo, żeby się rozwijać. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to mit Polaka katolika, ponieważ chyba wszyscy wiedzą, nawet tacy zagraniczni turyści, że z Polski pochodził papież, no i że Polacy dużo się modlą i że ogólnie Polacy to taki chrześcijański naród. Jeju, nie wiem, naprawdę. Niestety, ale nie mam pojęcia. Czy zna pan jakiś współczesny polski mit? Nie wiem, ale myślę, że może mit Polaka alkoholik. Współczesne mity. Nie wiem, czy można to do tego zaliczyć, ale pamiętam, że w szkole była mowa o jakichś szklanych domach, o micie szklanych domów, w jakiejś tam lekturze. I to chyba była taka utopijna wizja Polski. Naszą audycję rozpoczęłyśmy sondą uliczną, sprawdzającą wiedzę Polaków na temat współczesnych polskich mitów. Właśnie na ten temat porozmawiałem dzisiaj. Natalia Rozpont, Karolina Sajdak i Weronika Stanuch oraz nasz gość, pan profesor Piotr Kołodziej. Dzień dobry. Co pan myśli o wiedzy Polaków, o współczesnych polskich mitach na podstawie wypowiedzi, które usłyszeliśmy na początku naszej audycji? Czy na podstawie tych wypowiedzi niewiele chyba da się powiedzieć w ogóle o wiedzy Polaków na temat mitów. Nie wiem, czy możemy generalizować, ale ten zestaw mitów właściwie nie jest dla mnie jakoś bardzo zaskakujący, ponieważ pojawiają się takie określenia i takie formuły, które z reguły przeciętny Polak chyba dobrze kojarzy najbardziej ze szkoły. Choć jeżeli ktoś uczestniczy w życiu politycznym, społecznym, naszego kraju aktualnym, to właściwie też powinien stykać się od czasu do czasu z formułami, które odnoszą się do polskich mitów, no na przykład do mitu przedmurza chrześcijaństwa. Jeżeli nie wystarcza nam mitów, które znamy w Polsce od lat, no to wtedy społeczeństwa wszystkie, nie tylko polskie, tworzą sobie nowe mity po to, żeby jakoś próbować spokojnie, w miarę bezpiecznie funkcjonować. Sama matka Polka to jest wynalazek dość stary, no i wiąże się z utratą niepodległości Polski. Ta historia matki Polki zaczyna się właściwie od figury matki Spartanki. Natomiast sama figura matki Polki z kolei, no to przede wszystkim Adam Mickiewicz. Później w czasach już bliżej naszych było takie sformułowanie żartobliwe matka gastronomiczna, czyli taka kobieta, która potrafi zapewnić, ugotować zupę z gwoździa, jak to się nieraz mówiło, prawda, czyli z niczego. Natomiast Polak katolik, no to oczywiście tutaj najbardziej ten mit, on się ukonstytuował chyba najbardziej wokół obrony Jasnej Góry. Przystanek Kraków. Czy niektóre narody mają większą potrzebę tworzenia mitów? Jaką funkcję w ogóle pełnią mity narodowe? W niektórych społeczeństwach, grupach narodowych ta potrzeba tworzenia mitów jest większa, czyli w niektórych państwach, krajach panuje bardziej mitogenna atmosfera i bezwzględnie Polska należy do tych grup, w których ta mitogenna atmosfera jest no, nieustannie jakby no, żywa, ale podstawową funkcją to jest taka funkcja kompensacyjna. Po prostu czegoś nie mam i mit mi to kompensuje. I to dotyczy, tak jak już mówiłem wcześniej, to dotyczy też ludzi indywidualnie, ale też właśnie całych zbiorowości. Człowiek, ja zawsze nieraz mówię do studentów właśnie, że najpiękniejsze są te dziewczyny, które nas nie chciały, które nas nie kochały. One się natychmiast potem zamieniają właśnie w postać z bajki, stają się takim punktem odniesienia dla tych wszystkich dziewczyn, które później nas już kochały. Prawda? Mity narodowe to jest rodzaj takich wspólnych wyobrażeń, wspólnych konstrukcji intelektualnych, konstrukcji mentalnych i są tacy ludzie, którzy się, można by powiedzieć, zawodowo zajmują wytwarzaniem takich konstrukcji, do których należał na przykład Sienkiewicz czy Mickiewicz. Wśród teologizatorów można by wskazać chociażby Żeromskiego, a przede wszystkim oczywiście Gombrowicza. Mity pełnią oprócz tych funkcji takich kompensacyjnych, można by powiedzieć, że one na przykład nam pokazują, jakie wartości są nasze, a jakie nie są nasze. Czyli mitologia bardzo pomaga w odróżnianiu się od innych. Za pomocą mitów też możemy więc do grupy ludzi włączać. Czyli jeżeli chcesz dołączyć do naszej grupy, uważasz się za Polaka, to proszę, wyznawaj te nasze wartości, a jakie to są, to my ci tu powiemy. Mity, one powstają, czy jakby aktywują się w sposób szczególny, zwłaszcza wtedy, kiedy Polacy czują silny, emocjonalny związek z narodem. Muszą też mieć narody, żeby mówić o tożsamości narodowej, to muszą być też takie mity, które są
totalne, w sensie ogólne, dotyczą wszystkich. Czyli, że każdy członek danej społeczności, w tym przypadku narodowej, musi uważać coś, prawda, na jakiś temat. Czyli na przykład taki, że prawdziwy Polak to jest tylko katolik. No i podstawowa jeszcze jedna funkcja taka, że narody muszą mieć poczucie misji. A jaka jest rola sztuki i literatury w kreowaniu mitów? No ogromna. To znaczy dzisiaj może trochę mniejsza, dlatego że dzisiaj funkcjonujemy w innych mediach. Natomiast przez wiele lat, wtedy kiedy te mity były najbardziej potrzebne i kiedy były najbardziej eksploatowane i które spełniały wtedy swoją taką kapitalną, kluczową, kulturotwórczą funkcję, kiedy rzeczywiście zapewniały czy zabezpieczały naszą tożsamość, no to wtedy oczywiście wielką karierę robili ci, których można by nazwać kreatorami narodowej czy zbiorowej wyobraźni, więc oczywiście to jest Sienkiewicz, to jest oczywiście Matejko, to jest oczywiście Mickiewicz i różni inni pisarze, może mniej znaczący już. W każdym razie trudno sobie wyobrazić to, kim jesteśmy, bez na przykład trylogii Sienkiewicza. Rola Sienkiewicza była oczywiście kapitalna, podobnie zresztą Matejki. Matejko robił to samo, tylko no, troszkę bardziej subtelnie może jednak, ale co do tak w ogólnym przynajmniej pojęciu i w rozumieniu Polaków, właściwie robił to samo, czyli mitologizował. Przystanek Kraków. Wiemy, że lubi pan pana Tadeusza. I takie pytanie ode mnie. Niektóre sytuacje i historie tam opisane nie mogły się wydarzyć, ponieważ są sprzeczne z chronologią historyczną. I czy mógłby pan podać przykłady takich sprzeczności w tej lekturze? Oraz może opowiedzieć o jakichś innych przykładach takich niezgodności i co one mają na celu? No, pan Tadeusz to jest bardzo dobry przykład, dlatego że w tym utworze spotykają się zarówno mity prywatne, się tak można powiedzieć, z mitami narodowymi. Jak czytam pana Tadeusza gdzieś na studiach, czy czasem w liceum też z uczniami, to z reguły zaczynam od epilogu, od końca, bo w epilogu Mickiewicz właśnie używa zresztą tej formuły kraj lat dziecinnych i mówi, że w tym świecie nieproszonych gości w całej przeszłości i w całej przyszłości jedna jest tylko kraina taka, w której jest trochę szczęścia dla Polaka. Kraj lat dziecinnych. I ten kraj lat dziecinnych to oczywiście jest no, konstrukcja całkowicie zbudowana ze słów i całkowicie zmitologizowana. I te rozmaite nieścisłości, o których pani mówi, no to tam tych nieścisłości jest oczywiście mnóstwo i one wynikają z takiego ogólnego założenia ideowego pana Tadeusza. To znaczy, to miał być taki właśnie powrót do świata, którego już nie ma i to był rodzaj takiej ucieczki od świata, w którym Mickiewicz funkcjonował, czyli od świata potępieńczych swarów, jak on to mówił, czyli no, fatalnego nastroju emigrantów po powstaniu listopadowym. Jest tam na przykład no, z takich bardziej spektakularnych, moich ulubionych nieścisłości, to jest historia z Mazurkiem Dąbrowskiego, prawda? Jak wiemy, akcja pana Tadeusza rozgrywa się w roku 1811, zaczyna się, kończy się w 12. Ona się musiała oczywiście skończyć w roku 812, wtedy, kiedy wojska napoleońskie, w tym Polacy również, idą na Moskwę, ponieważ to był ten moment, kiedy Polacy jeszcze żyli wielką nadzieją, a kraj lat dziecinnych miał dawać nadzieję, miał dawać pociechę, miał być takim sentymentalnym powrotem do krainy, której nie ma. I musiało się to skończyć przed katastrofą właśnie Napoleona w Moskwie, więc przed wielką przegraną i przed takim no, wielkim kryzysem nadziei i utratą nadziei właściwie na odzyskanie niepodległości. Więc kończy się to w takim dobrym momencie. I tam pan Tadeusz, ten główny bohater, przyjeżdża do domu po 10 latach z nauki, czyli w roku 1811. Urodził się pewnie w roku 1791, czyli 10 lat chłopca w domu nie było. No i biega po całym domu i szuka komnaty, pisze Mickiewicz, gdzie mieszkał dzieckiem, będąc przed 10 laty. A zanim, czyli po całym domu biegał przez dwa wersje, się tak można powiedzieć żartobliwie. Natomiast przez kilkanaście wersów poprzednich robił dwie rzeczy. To znaczy oglądał wiszące na ścianach obrazy oraz bawił się zegarem kurantowym. I pisze o nim tak, że z dziecinną radością pociągnął za sznurek, by stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek. Czyli jak wyjechał z domu w roku 1801, to już tam stał stary zegar kurantowy. I teraz, żeby zegar kurantowy był stary, no to musi mieć co najmniej z 50 lat, prawda? No bo ileż może mieć zegar, żeby powiedzieć o nim, że jest stary? I w tym starym zegarze kurantowym była stara melodyjka, bardzo popularna w Polsce, czyli 50 lat temu wmontowana w zegar, zanim ją w ogóle Wybicki, zanim ten hymn napisał. Czyli Mazurek Dąbrowskiego został wmontowany
do zegara stojącego w Soplicowie przed urodzeniem Dąbrowskiego jeszcze i Wybickiego i wszystkich tam razem wziętych, prawda? Czyli już wtedy się bawił takim zegarem z mazurkiem Dąbrowskiego, co oczywiście jest uroczym anachronizmem, pokazującym, że to jest właśnie centrum polszczyzny, że to jest jakby istota polskości. Tam pan Tadeusz nasiąkał taką atmosferą i właśnie potrzebny był mu taki również anachronizm. Pośród trzech tych obrazów, ponieważ zachowały się rękopisy z tego fragmentu akurat, kiedy Mickiewicz opisuje trzy obrazy wiszące w Soplicowie. Pan Tadeusz, jak przyjechał do domu, wrócił, w domu było pusto, wszyscy byli na spacerze, więc nie szedł szukać rodziny, nie szedł rozmawiać, co słychać, tylko od razu z wielką namiętnością pognał oglądać obrazy, prawda? Czyli wyjechał z domu, jak miał 10 lat i to, co mu zostało w głowie, to trzy obrazy. I cóż na tych obrazach tam jest? Na obrazach jest Tadeusz Kościuszko, Tadeusz Rejtan, a na trzecim jest Korsak i Jasiński, czyli sami bohaterowie zbiorowej narodowej wyobraźni. Z rękopisów wiemy, że ten trzeci obraz tam najpierw był książę Józef Poniatowski, rażony postrzałem śmiertelnym. Jak wiemy, on obstawiał odwrót wojsk francuskich i zginął w roku 1813, czyli zginął 2 lata później, niż pan Tadeusz wracał do domu, czyli w roku 1811, a obraz, jak się okazuje, czyli śmierć księcia Józefa, wisiałaby już wtedy, kiedy pan Tadeusz z tego domu wyjeżdżał, prawda? Czyli to wszystko oczywiście historycznie nie ma żadnego znaczenia, znaczy nie ma żadnego sensu, można powiedzieć, natomiast ma wielki sens mitologiczny, bo w ten sposób właśnie Mickiewicz buduje atmosferę tego niezwykłego polskiego patriotycznego domu. Przystanek Kraków.